Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car, ale będzie to troszeczkę taki nietypowy odcinek, bo zmodyfikowałem na tyle swoją grę, że będzie trochę przypominała My Intercara, czyli po prostu chcę Wam pokazać, jak może wyglądać następna gra od Royoli, czyli po prostu od Amistecha, który jest deweloperem tej gry wraz z żoną oczywiście, bo robią to dwie osoby. Oczywiście to, że mogliście zobaczyć trailer jakiś czas temu na jego kanale, no to tak naprawdę mało mogliśmy się dowiedzieć o tym, co będzie tak naprawdę w My Intercarze. Poza tym, że oczywiście będzie to śnieg, będzie to ta sama mapa. Dlaczego? Dlatego, że rozgrywka, którą pokazywał, toczyła się właśnie o to w tym miejscu, czyli na lotnisku, na płycie lotniska, w zasadzie nieczynnego lotniska, bo tutaj żadne samoloty nie latają. I po prostu był pokazany jakiś tam nowy samochód. Ale wiemy coś troszeczkę więcej na temat My Winter Cara, czyli takiego sequela My Summer Cara, ale o tym za chwilę. Na początek sprawy organizacyjne, czyli następny odcinek pojawi się, jeśli będzie tutaj 500 łapek w górę przynajmniej, więc zostaw łapkę już teraz, bo im szybciej zostawicie łapki w górę, tym szybciej się zabiorę do nagrywania kolejnego odcinka. Druga sprawa, tak jak już powtarzałem, to powiem Wam jeszcze raz, w święta, czyli 24, 25 lub 26, ewentualnie być może przez te 3 dni, wylosuję 5 osób, którym podpiszę profil na Steamie. Dlaczego to jest takie wow? Bo tego w ogóle nie robię, zazwyczaj tego w ogóle nie robię. Może podpisałem w swoim życiu parę profili na Steamie, tak więc możecie być jednymi z tak naprawdę kilku tysięcy profili na Steamie, które chciałyby taki podpis, a go na przykład nie mają. Tak więc, co trzeba zrobić? Napisz komentarz w taki sposób. Kwadratowe nawiasy, w nich zamieść podpis i poza tymi nawiasami umieść po prostu swój nick ze Steama. I ja po prostu później przefiltruję sobie te wiadomości i w jakiś tam sposób wybiorę 5 profili, bo chyba tylko na piątkę mogę podpisać tak jednocześnie, bo taki Steam ma w sumie takie ograniczenia. To jest taki prezent na święta ode mnie. No ale oczywiście teraz tak, to co wiemy na temat tej gry. Fizyka jazdy będzie na pewno zmieniona, czyli po prostu, no tak jak to w zimie bywa, tak? Po prostu będzie ślisko. I tak naprawdę za sprawą dwóch modyfikacji, naprawdę dwóch modyfikacji. Jedna po prostu modyfikacja, która nam dodaje parę tutaj elementów, takich jak powiedzmy lód na jeziorze, bo lód na jeziorze również się pojawi. A druga sprawa jest to, że po prostu zmienia nam troszeczkę fizykę jazdy, czyli po prostu ślizgamy się tutaj. No i poza tym, że się ślizgamy, to na przykład jest krótszy dzień, czyli dzień zaczyna się gdzieś w granicach od 11, tak w sensie słońce wychodzi gdzieś w tych granicach, a chowa się tak gdzieś w granicach 14-15. Więc to też nie jest tak do końca fajnie, miło i przyjemnie, no bo jednak w zimie mamy te dni krótsze. I tak jak możecie zobaczyć, kręcam, a samochód jedzie prosto i ja się tutaj ślizgam. Więc tak naprawdę jazda teraz to jest hardcore. Śnieg naprawdę to oddaje, ale lód też będzie to oddawał. Zobaczcie sobie tutaj teraz. Zanim wjadę tam samochodem, dobra, stoi. Zanim tutaj wjadę samochodem, zobaczcie, że nawet mam taką dróżkę tutaj małą wyrobioną, że mogę sobie wjechać tym samochodem. Mamy lód, po którym możemy sobie chodzić, swobodnie sobie chodzić, tak? Czyli po prostu łódka w czasie zimy jest nam tutaj zbędna. Słońce już zachodzi, no bo jest jednak za 25, trzecia, 15. No i na ten lód mogę wjechać, ale czy będzie łatwo mi z niego wyjechać? No niekoniecznie właśnie, niekoniecznie, ponieważ jak to na lodzie bywa, jest ślisko. I to bardzo ślisko. Więc mimo to, że na śniegu już jest ślisko, to na lodzie jest tym bardziej ślisko. Tak jak widzicie, jest po prostu jeszcze większa tragedia, do tego stopnia, że mi nawet tył zarzuca, bo samochód sobie nie może poradzić z tym wszystkim, z tym całą fizyką. Zobaczcie, jak to wygląda z takiej perspektywy. Niby samochód nie jest tylnonapędowy, a jednak gdzieś tam tyłem sobie zarzuca. Więc ja widzę też, powiedzmy, plusy tej całej sytuacji. Natomiast jakie są te właśnie plusy?
Plusem jest to, że na przykład możemy się przedostać tutaj drogą jakby wodną, samochodem do miasta. Da się, naprawdę się da. Mimo przeciwności, jakie stawia nam tutaj fizyka jazdy, czyli po prostu ten lód, to tak naprawdę da się przyjechać do miasta tutaj. Czy jest szybciej? To też zależy, czym jedziemy. Na przykład, jeśli jedziemy Satsumą, no to faktycznie może być szybciej. Jeśli jedziemy ciężarówką, czyli Gifu, niekoniecznie będzie szybciej, bo ona gdzieś tutaj na tym lodzie zwalnia. To ma jakieś takie dziwne zachowanie. Ale natomiast też możemy dostać się łatwo na wyspę. Na wyspę, na której możemy spędzić naprawdę fajny wieczór, bo tam jest kominek. Na dworze mamy coś ala taki grill. I w środku jeszcze mamy saunę. A do tego mamy oczywiście nielimitowane drewno, które możemy sobie tam rąbać. I tam coś jedzie. Więc dobra, spróbujmy się teraz dostać do miasta. Tak naprawdę po tej drodze jest godzina 15. Równo, słońce prawie że już zaszło. A ja próbuję dostać się do miasta przez drogę wodną po zamarzniętym jeziorze. W tym tak naprawdę tkwi problem tego, że nie mogę dojechać tam. Znaczy w zasadzie mogę, tylko że, tak jak mówiłem, przeciwności losu. Generalnie, jeśli rozpędzę się chociaż do jakiejś większej prędkości, to zaraz gdzieś ten tył samochodu mi niestety, ale ucieka. Ucieka mi do tego stopnia, że no niestety, ale obraca mnie za chwilę, więc to nie jest też takie w sumie łatwe, chociaż teraz mi się to udało. Bez jakichś tam gwałtowniejszych skrętów, tak naprawdę jesteśmy w stanie dojechać do tego miasta. Ej, nawet fajnie mi to idzie, to nie wiem, czemu mnie tam rzuciło. Ale zobaczcie. Stówką spokojnie możemy sobie tutaj pokonać tę odległość, tą trasę. Tylko teraz ważne jest to, żeby dobrze trafić tutaj na tą szutrową jakby dróżkę. Na wyspę sobie pojedziemy później, tak żebym wam pokazał, dlaczego warto tam w ogóle pojechać, dlaczego warto odwiedzić tą wyspę. Zobaczcie, możecie zjechać tutaj, koło domu pijaka, nowego apartamentu, ale też możecie zjechać tutaj, gdzie tak naprawdę możecie cumować łódeczki. I zobaczcie, zapnę sobie pasy w razie co. Dojechałem. O, autobus. Możemy podwieźć, co? Bo chyba już teraz nie pojadę nigdzie. Także zwolnijcie przed tym, jak będziecie wjeżdżać tutaj na teren miasta, bo troszeczkę przesadziłem. Ale chyba akumulator wszystko w porządku, lekkie tam jakieś zadrapania, draśnięcia, więc spokojnie mogę wsiadać i jechać dalej. Jakieś miałem takie przeczucie, żeby zapiąć te pasy jednak. O, już myślałem, że nie odpali tej maszyny. Ale ogólnie coś jeszcze się pozmieniało, bo przy dachowaniu silnik się wyłącza, no to w sumie to jest ok, ale już tak szybko później nie odpala. Więc tak jakby, nie wiem, coś się tam zalewało czy coś. Taki trochę realizm jakby. No i jesteśmy w mieście tak naprawdę w ciągu 30 minut czasu growego, tak można to nazwać. I jak widzicie, ponad 15 godzina, 15:30, 15:35, już jest ciemno. Jest ciemno. I może to być trochę dezorientacyjne, jeśli ktoś na przykład gra na takiej zasadzie, że jeśli się ściemnia, to wie, która jest godzina. Ale na okres zimowy, czemu by takiej modyfikacji sobie nie zainstalować? Trochę realizmu. Temo chyba. Nie, no ma w sumie zapalone światło, chociaż jakoś tak ciemniej jest tutaj. Ciemno jest u ciebie, co? Nie oszczędzaj. Hamie jeden. Niestety. Jedzenie dalej się psuje, jeśli pozostawimy je poza lodówką, ale to dlatego, że po prostu modyfikacja nie była zaktualizowana do nowszej wersji gry, która po prostu powoduje to, że jedzenie nam się psuje. Jaka jest jeszcze jakby zaleta po prostu posiadania tej modyfikacji, że na zmianę, tak jakby na zimowy cykl, jest to, że po prostu mamy tańsze paliwo. Benzyna z reguły jest ponad 5 zł, czasami nawet chyba i 6 dochodzi. Diesel jest tak przynajmniej z czwóreczkę, to tutaj kosztuje. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy niższe ceny benzyny. No w sumie tam jedną w sumie markę na litrze. Jakby nie było. 60 chyba litrów wchodzi tutaj do tego pojazdu. No to mamy 60 marek zaoszczędzone. Możemy iść sobie zagrać tak naprawdę na maszynie i wygrać naprawdę duże pieniążki. Tak, zobaczcie teraz.
Hazard jest zły, nic nie wygracie nigdy. Pamiętajcie o tym. Generalnie jak to się zachowuje, tutaj jeszcze fizyka jazdy, jeśli chodzi o tak naprawdę miasto i jeśli chodzi o... Czy mi coś odpadło tam może, bo to jest takie głośne tutaj. Coś mi odpadło jedno. O, takie zwykłe ulice. One są trochę zaśnieżone, ale jednak jest na nich ślisko, więc tak naprawdę trzeba uważać. Nie wiem czemu, ale o 16 robi się tak naprawdę ciemniej niż zwykle. A coraz się nie oddziałuje na inne pojazdy. W sensie one się nie ślizgają. One sobie jeżdżą tak, jak sobie jeździły do tej pory, więc one się tak naprawdę nie ślizgają. Żeby wam to udowodnić, próbuję pojechać za moim kuzynem, który jedzie z większą prędkością. I tak jak widzicie, ja wypadłem z tej drogi, on nie. I to jest ta różnica. Odpal, proszę. Jeszcze raz. Ostatni. Dobrze. Dobrze. Światła mi świecą. Właśnie mi nie świecą tutaj. Ej, co się stało? Ej, czyżby się mi światła uszkodziły? O, trochę mi się koło uszkodziło, to już chyba nie mogę jeździć tym pojazdem. Ej, żarówki mi się chyba popaliły, albo mi się w ogóle zniszczyły, rozbiły. Ej, żarówki mi się rozbiły. Czy nie mamy akumulatora po prostu? Chociaż nie, jakbym nie miał akumulatora, to by z tyłu nie świeciło i by w środku nie świeciło. Więc akumulator musi być na swoim miejscu. Zaraz weźmiemy chyba jakiś inny pojazd. Się nim tutaj przyjedziemy, bo to tym... Nie, no jest akumulator, nie? Jest akumulator. Czyli po prostu chyba od uderzeń też po prostu mogą się... Żarówki spalić? Czy coś się... Nie, kurde, nie wiem. No, nie wiem, co się stało. Ale tak nie powinno być. To powinno w sumie działać. Czekaj, nie, bo w sumie tak. Dobra, te są spoko, bo te w sumie się włączałem, jak się... Włączy światła te mijania. Natomiast wydaje mi się, że od uderzenia żarówki się teraz psują. To jest nawet takim fajnym smaczkiem. I żarówki też by się przydały tutaj do tych tylnych. Ogólnie tak jak w mojej garaży jest to w sumie zrobione. Że każda żarówka ma jakby... Znaczy w sensie każde światło ma jakby swoją żaróweczkę. Więc tutaj światło od świateł takich... od tych pozycyjnych ma swoją żarówkę, od wstecznego ma swoją żarówkę, kierunkowskazy ma swoją żarówkę i stopy mają swoją żarówkę. I wtedy normalnie byłoby bueno. Ale muszę wziąć inny pojazd. Sprawdzimy sobie w sumie teraz, jak się będą zachowywały pojazdy poszczególne, czyli na lodzie i na tak naprawdę takim terenie neutralnym, asfaltowym, futrowym, na śniegu. Na pewno będą się ślizgać, bo to jest stuprocentowe, jeśli o to chodzi. Natomiast tak, tutaj sobie zagrzejemy świecę, żeby to nam się ładnie dieselek odpalił. Tutaj sobie zagrzejemy świecę, natomiast jeszcze tutaj lekko dopompujemy sobie, wiadomo, żeby to jednak szybciej tutaj poszło nam, sprawniej. Tu nic nie będziemy grzać, bo ten samochód prawdopodobnie odpali za 15 razem. Więc teraz tak, odpalamy. Ładnie, minus 15 pewnie na dworze, dieselek ładnie odpala. Elegancko. O, już widzę problemy tutaj. Już się koła ślizgają. Już nie ma takiej przyczepności. O, jeszcze traktor został. Właśnie. Ale widły takie odśnieżone, przestań jęczyć tutaj. Się na pewno zagrzało. Dobrze jest. Okej, można odpalać maszynę. Czy ty sobie gdzieś pojedziesz, jak ja cię tak zrobię? Chyba nigdzie nie pojedziesz, więc w zasadzie tak, ty się tutaj grzej. Greta na pewno tego nie lubi. No i teraz tak. Tu widzimy ślizganie się. To nawet słychać po silniku. Więc na lód tak naprawdę chyba nie mam co wjeżdżać, bo wiadomo jaki będzie skutek tego, o ile w ogóle dojadę do tego lodu. Tu ogólnie jak w rów wpadniecie jakiś, to już z niego nie wyjedziecie. Nawet chyba traktorem go nie wyciągniecie tak naprawdę. Zobaczcie jak to wygląda. Lekkie dodanie gazu, a po prostu... On płynie. On płynie jak parostatkiem. Dobra, zjedźmy tutaj, bo może tutaj będzie lepiej.
To jest troszeczkę stabilniej. Niemniej jednak dalej są małe problemy tutaj z tym wszystkim. Tak 2 na 10 bym powiedział, że tutaj jest. A spróbujmy teraz tak delikatnie, tak z wyczuciem, z takim. Tak byśmy pomyśleli, że ten samochód ma uczucia jakieś. Tak delikatnie. Oczywiście na jakiejś kierownicy czy padzie byłoby to lepiej, ale no. Budżet nie pozwala na tą chwilę. No, powiedzmy, że da się ruszyć. Czy pewnie będzie tak samo jak z Satsumą. Chociaż tu jest ten problem, że tu jest napęd na tył. Więc tu może być delikatny problem z tym, że właśnie przy zmianie biegu, że jednak ta przyczepność będzie tutaj utracona. Niemniej jednak, jak widzicie, da się też dojechać, więc spokojnie można ominąć te wszystkie inne drogi i pojechać sobie tędy, nie przejmując się tak naprawdę zupełnie niczym. I beztrosko pokonywać sobie wodę, jezioro, podziwiając piękne widoki. Aha, faceta na łódce chyba nie ma, bo nigdy go tutaj nie spotkałem, ani go też nie słyszałem. Zmiana biegu na wyższy, z trójki na czwóreczkę nie ma tutaj jakiegoś znaczenia. Większe znaczenie ma tutaj oczywiście z jedynki na dwójkę i prawdopodobnie może mieć z dwójki na trójeczkę. Większy, agresywniejszy skręt i widzicie, co się dzieje tak naprawdę. Zaczynamy. Taniec na lodzie. I to nie z gwiazdami. Przyszedł czas na ciężarówkę, żebyśmy zobaczyli, jak to ona będzie tutaj funkcjonowała. Wszystko jest gotowe do jazdy. Z ruszaniem nie ma żadnego problemu. Jest, bym powiedział, picobello. Tylko musi się trochę rozpędzić. Dobra. Skręcanie. Jak najbardziej w porządku. Nie ma tutaj żadnych takich nieprawidłowości, żeby to się gdzieś tam ślizgało. Wiadomo, to jest jednak ciężarówka. Tak jak widzicie, albo w sumie nie, do 40 jest spoko jeszcze. Można pojechać sobie, nie przejmować się niczym. Tu są jeszcze wygłusze podniesione. Ta tylna ośka była podniesiona. 40, jak zwiększę bieg, no 40, może tak do 50. Ale minimalnie, czyli jednak ten lód tutaj przeszkadza. Niemniej jednak też można sobie fajnie dojechać na spokojnie, chociaż nie wiem czemu, jak jest podniesiona tylna ośka, to jednak ona się tam kręci. Być może dlatego, że jest 10 tysięcy litrów gówna załadowane tutaj w tym zbiorniczku. Większe promienie skrętu tak naprawdę nie robią tutaj wrażenia na tej ciężarówce, więc to jest chyba najlepszy pojazd do tego, żeby jeździć po tym lodzie tak naprawdę. O dziwo, lód się nie załamuje pod takim ciężarem. 10 tysięcy litrów gówna, nieczystości, to jest przynajmniej 10 tysięcy kilogramów. A wydaje mi się, że jednak jeszcze więcej. Więc tak naprawdę 10 takich ton plus ciężarówka z jakiejś 4, podejrzewam, że przynajmniej. No to jednak daje nam 14 i tak naprawdę z tym lodem się nic nie dzieje. No niesamowite zjawisko, to musi być chyba z minus 30 stopni na dworze, tak na Syberii. Ale, tak jak widzicie, Wajnik sobie tam stoi, pięknie i czeka. Tu mamy taką malowniczą wysepkę, taki malowniczy domek na malowniczej wysepce. Pięknie to wygląda, na Sylwestra czy Święta Bożego Narodzenia, jak znalazł, naprawdę. I spokojnie można dojechać. No, na czwórce już tak niekoniecznie się rozpędza, bardziej tutaj wskazóweczka pada, więc on tutaj trochę zwalnia. Więc trójka na wysokich to jest chyba maksymalne, co można tutaj tak naprawdę uzyskać. Dobra, teraz ten ściekowy tutaj samochodzik. O ile odpali. Oho. Oho. Aha, bo ja muszę siedzieć, bo żeby to zaraz gazować tutaj. O, 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 jest szansa. Dobra, odpaliło. Za trzecim chyba razem, czy za czwartym? Patrz, jak się ślizga. O Jezus, tylko żebyś nie zgasł. Tu to dopiero problemy będą. Tu to są problemy. O, i teraz w sumie zrobimy sobie taki fajny eksperyment. No, już zgasło. Dotyczący tego, czy na przykład jeśli wpadniemy w rów, to czy takim samochodem, takim traktorkiem możemy taki samochód tutaj na przykład wyciągnąć. Sprawdzimy sobie najpierw tutaj na takiej małej górce. Później sobie jednak może sprawdzimy na jakimś takim większym, nie wiem, rowie. Traktor nie wygląda na to, żeby był jakiś tutaj bardzo przewrażliwiony tym
tym całym śniegiem, jak to w sumie w traktorach bywa. Traktory są w sumie takie typowo do wyciągania właśnie pojazdów zakopanych gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś zaspach, błotach i tak dalej. No, myślałem, że się nie da podczepić już pod tą złom, że tak już zgruzowany, ale teraz tak, by się przydało jeszcze, wiecie co zrobić. Ale się ściemniło, ale jest ciemno, ale masakra. Dobra, mamy jaśniej, teraz tak, czy to było to? To nie było to? O, możemy sobie opuścić. Nie wiem, czemu tak wolno. Ale dobra. Aha, dobra, już kumam, czyli im więcej gazu, tym szybciej to leci. Dobra. Czyli znowu coś pozmieniane. Spokojnie. I... Nie, traktor jest chyba spoko w sumie w takie przypadki. Natomiast, żeby się jeszcze tak upewnić, zobaczcie, jak to w sumie pływa tutaj po tej... Zobacz, to driftuje normalnie, ciągnąc to traktorem. O, tu będzie gitara. Trochę do przodu. Ogólnie on nie ma tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o ten śnieg. Zatrzymam się. I znowu. Nie, czyli w sumie jedyne wyjście, jak na przykład wpadniecie gdzieś do rowu i nie możecie wyjechać, to chyba traktorek, wiecie? I to jest chyba najlepszy środek tutaj lokomocji tak naprawdę na zimę, bo się nie będzie ślizgał. No, jak to ma się ślizgać na takich kołach wielkich? No, powiedzcie mi, jak to ma się ślizgać? Dobra, jak sprawa w zasadzie wygląda z tym jeżdżeniem po asfalcie? No właśnie tak, że jednak troszeczkę tutaj się ślizgamy, więc nie jest to tak ładnie, pięknie, kolorowo. Natomiast sama tekstura jest w sumie w porządku, jest bardzo ładna, bardzo ładnie zrobiona. Podoba mi się bardziej niż tekstura, która jest tak jakby w tych teksturach do pobrania na ulicę, bo tamta jest jakby taka za bardzo zaśnieżona, a ta jest taka właśnie spoko, jest taka przyjemna w zasadzie do tego, żeby jeździć, jest przyjemna dla oka i tak dalej. Natomiast ma jeden mankament. W nocy tej drogi kompletnie nie widać. Kompletnie. Jak widzicie, światła nie reagują tutaj na tą drogę i tak naprawdę jeśli jedziecie w nocy, to widzicie tylko to, co jest oświetlane na poboczu. To jest w sumie minus tej modyfikacji, ale to jest w sumie taki największy minus tej modyfikacji. Bo tak naprawdę to wszystko zabija jakąkolwiek frajdę posiadania tej modyfikacji. Naprawdę. Ja mam nadzieję, że zostanie to naprawione, bo modyfikacja naprawdę zapowiadała się super do momentu, w którym coś takiego nie miało miejsca. I boczkiem tutaj przez zakręcik i jedziemy dalej. Albo i nie. No i nie pojedziemy se dalej. Jeszcze, jeśli mi się uda w ogóle to tutaj znaleźć, jeśli w ogóle takie zjawisko tutaj występuje gdzieś na mapie, to generalnie zamiast deszczu mamy śnieg. Prawdziwy śnieg. Pierwsza ofiara tutaj zimowej aury, pewnie miłośnik letniego ogumienia, już wylądował w rowie. Nie udało mi się spotkać nigdzie śniegu tak naprawdę, ale śnieg mniej więcej wygląda w ten sposób. Po prostu takie jakieś dziwne płatki śniegu, takie bardziej prostokątne, płaskie jakieś. No i generalnie padanie śniegu nie ma wpływu na to, tak samo jak deszcz nie ma wpływu, czy pada, czy nie, na to, żeby gdzieś tam się osadzało to gdzieś na ziemi. Na szybach jest to widoczne chyba dalej jako takie krople wody jednak niż śnieg, ale nie wszystko od razu musi być jak z My Winter Car. To takie, można sobie po prostu zrobić taką zimową aurę, taki troszeczkę przedsmak tego, co będziemy mogli uzyskać w pełnej, takiej dostępnej wersji My Winter Cara. I to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę. 500 łapek w górę to następny odcinek. Jeśli Ci się podobało, to zostaw też jakiś komentarz. Fajnie by było. Jeśli jesteś nowy, zostaw subskrypcję na tym kanale. Pamiętaj o dzwoneczku, żeby otrzymać powiadomienia. Ja Cię zapraszam na mojego Discorda, Instagrama i TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.